Cześć, witam. Rozpoczynamy czwarty dzień naszego rozgrzewkowego maratonu za 800 subów. Odcinek 51. Odcinek 51 w naszej serii 4. Także myślę, że można zaczynać. 51. To dokładnie tak. 51. Także już mamy, powiedzmy, że połowę gry za nami i połowę gry przed nami. Około połowy gry jeszcze będziemy musieli zrobić, żeby mieć koniec naszej serii z pizzerii. Tak, to już będzie ostatni sezon, który z pizzerii, tej pizzerii, będzie na kanale. Raczej nie planuję w przyszłości więcej, bo już wystarczy, że mam, powiedzmy, czwarty sezon, który no jest, był odrabiany po sezonie trzecim. Jest po sezonie trzecim, który wygasł. No więc piąty sezon to raczej nie będzie potrzebny, żeby się cieszyć serią. Okej, okay. Team. Ale zanim dojdzie do końca serii, no to my musimy przynajmniej 50 dni jeszcze zrobić. Po to, żeby te medale pobijać, nie? Chyba. Potem nie będzie... medalik? Nie medalik, rank. Chyba. Ranki teraz nam się wbijają po 3 dniach. 2-3 dni rank mamy wbity. No tak, 2-3 dni. I zostało nam już tylko 4 osoby. Dwie osoby z rodziny Romano. Jedna jakaś tam spoza tej rodzinki i wiadomo, nasz Papa Luj. Coś mi się tu grzeje? Tak, grzeje się wszystko, ale nic gotowe nie jest. Okej, okay, no to dla Megi pizza. A potem dla naszej Lair. Coś się zgrzało? To się grzeje, a to w zasadzie musi się zgrzać 35-40 sekund. Ok, no to szybko zamówienie naszej Claire, bo następne pizze już czekają w kolejce. Chociaż nie ma co jej obkłady, skoro i tak jej tu nie włożę. No, 3 pizze na raz mam gotowe, nie? Raz. Dwa. No, jeszcze chyba zdążyłem, jeśli chodzi o stopienie sera. No i 3. Się zastanawiam, czy mi wyszła w ogóle ta pizza Tima perfekcyjna, czy nie. O! Okej. Okay. Także zrobię tą pizzę Claire do końca. I chętnie bym wydał pizzę, które są gotowe. Bo wiemy, że parę odcinków temu mówiłem o tym, że będę chciał robić lepsze wyniki. 80% osiągnąć za... właśnie. Za czekanie. A żeby to zrobić, to trzeba jednak nie robić pizz następnych, tylko wydać... Znaczy nie zbierać dużej ilości pizz, tylko jak najwięcej seteczek za czekanie jakoś uzbierać. No. Im więcej seteczek za czekanie za te wszystkie, tym więcej... większe... progi procentowe. No. No tutaj już nie miałem jak zdobyć seteczki. Ale mamy choć tutaj setkę. No i nasza Maggie. O! I oto i takie coś to jest oczywiście nasze ulubione. Pizza na perfect. Chociaż tu nie pisze perfect, ale patrząc na, te najnowsze papasy, gdzie te perfekty wyskakują, to tutaj perfect został zdobyty. Nawet jeśli nie ma tutaj takich osiągnięć, to sobie możemy powiedzieć, że perfect zdobyliśmy, nie? O. I tutaj dla Klein.
No, patrzcie, jeszcze 100% się otrzymało, czemu nie? Tak, no i u ciebie będzie złoto. Dwie pizze pod rząd, piąta i czwarta, były perfekcyjne. Kiełbasy. Tu się pizze grzeją. Dobra. Mitch. Mitch, u ciebie jest złoto. Ile ludzi dzisiaj mi przyszło, co złoto ma? Mnóstwo. Tim, Maggie, Mitch, Kingsley, Robbie, Nobczaki, Greg, Peggy, Little Edward. Chyba cztery osoby, co przyszły, nie miały złota. U Chucka będzie wbite złoto. No. Tak więc szybko zamówienie Mitcha. Je trochę zbuduję, bo zaraz tu będę miał pizzę gotową. Jak tam? Okej, no dwie pizze na raz, nie? Raz. I teraz tu. No. Idzie mi to 100% na bake, także nie tracę na to. Nie chcę tracić za to punktów. Greg, u ciebie też będzie złoto. Okej, pizze się robią, więc jedyne co mogę, no to zrobić dla Grega i zrobić dla naszego Robiego. Tutaj szybka pizza. Dobra, jak tam pieczarki? Okej, te pieczarki to się kładło tak. A papryczkę się kładło tak. Okej. No dwie pizze na raz, nie? Dobra, wiecie co? Ja tą pizzę jeszcze raz zrobię. Bo chcę mieć seteczkę za bake. Bo już zdobyłem prawie wszystkie seteczki za to bake. Także chcę, żeby było do końca bake na setkę. Okej. Zamówienie siódma. Taka. Okej, Chuck. No tutaj już mi spadło na 49%, ale mieliśmy 3 seteczki. Także może z tego wyjdzie jakiś dobry wynik z całego dnia. Znowu mi się pizza spaliła, no. Jak chcę zrobić tu seteczkę, no to trzeba pilnować to. Do 3 razy sztukę. Okej. Nie będę tego wydawał. Nie będę tego wydawał. Jeszcze mi ta pizza, niech się spali. Czyli ma się nie spalić. Okej. Okej. Także Kingsley. No. Gwiazdka. Nie znam taktyki, żeby zdobyć 100% i jeszcze tutaj tych klientów. No dobra, nie wyszło za bait. Tych ostatnich klientów. No też dobrze obsłużyć. Dobra, skoro już jedno za bait nie wyszło, dobra, tutaj w sumie było złoto. No to tutaj jak złoto, no to mogłem wziąć tą lepszą pizzę. Ale już wydałem tą, która jest, throw i zamówienie Robiego. No i to był dzień 51. 4 łapki w górę, nawet 5. Połowa zamówień na tak, połowa na tak, 70%. Jak zrobić tutaj 100%, jak wyższe procenty, co? Nie wiem, szukam na to taktyki. Rank? Nie wbity jeszcze. O, dwa dolce. Dwa dolce brakły. Dobra, do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Czwarty dzień rozgrzewkowego maratonu za 800 subów. Cześć!